Dzień dobry, witam Was wszystkich, drodzy codziennikowi widzowie. W niedzielę 27 października, a słowa haseł biblijnych z przewodnika z Biblią na co dzień zaczerpnięte są z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału 4 wiersza, gdzie napisane są słowa modlitwy Szyma Izrael. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 6 wersecie pisze tak. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Drodzy mili codziennikowi widzowie, Bóg obdarzył nas dzisiaj niedzielą, dniem świętym, dniem, w którym podczas nabożeństw celebrujemy palmiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I może oglądając ten codziennik biblijny, właśnie wybierasz się na nabożeństwo, albo dopiero co z niego wróciłeś, albo z jakichś zapewne z ważkich powodów nie mogłeś wziąć dzisiaj udziału w nabożeństwie, aby razem z innymi chrześcijanami swoją obecnością świadczyć o Chrystusie, który jest Panem Kościoła. Powody naszego uczestniczenia, czy też nieuczestniczenia w nabożeństwach, w życiu Kościoła mogą być bardzo różne. Dla mnie najpiękniejszym doświadczeniem niedzieli, oprócz tego, że mam też tę radość sprawowania nabożeństw każdą niedzielę jako duchowny, to jednak tym największym doświadczeniem, takim przeżyciem jest obecność wszystkich tych, którzy korzystają z tego przywileju, aby w niedzielę uczestniczyć we wspólnocie podczas nabożeństwa, w byciu w Kościele, w tym celebrowaniu pamiątki zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo to nic innego jak jeden ze sposobów działania Boga w tym świecie, Jego oddziaływania na Kościół jako kolektyw, ale także na każdego człowieka, który bierze udział w tym świętowaniu i w tym celebrowaniu nabożeństwa. Słowami modlitwy Szyma Izrael, które tutaj zostały zacytowane z 5 Księgi Mojżeszowej, Bóg przypomina nie tylko o tym, że jest jedynym Bogiem, ale zwracając się do Izraela jako pewnego rodzaju kolektywu, jako wspólnoty, przypomina o tym, że moc i siła jest właśnie w byciu wspólnotą. I dzisiaj my też taką wspólnotę tworzymy. Wspólnotę chrześcijan na świecie, wspólnotę chrześcijan w naszym kraju, wspólnotę ludzi wierzących w miejscach, w których mieszkamy, skąd pochodzimy. I dzięki temu, że jesteśmy w naszych parafiach, w naszych wspólnotach obecni, na nabożeństwach, na różnego rodzaju wydarzeniach, świętach, które jako Kościół, jako parafię organizujemy, to stajemy się w ten sposób też narzędziami do ewangelizacji i misji w Bożych rękach. I być może, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, jesteśmy dzisiaj jedyną Ewangelią, którą ludzie jeszcze czytają. I dlatego, drogi widzu, za Twoją obecność w Kościele, za świadectwo Twojego życia i Twojej wiary, chcę Ci dzisiaj podziękować za to, że jesteś i że dokładasz swoją cegiełkę do tego, aby Ewangelia była zwiastowana zarówno słowem, jak i czynem. Bo być może ktoś to właśnie Ciebie czyta jako Ewangelię i świadectwo o Jezusie Chrystusie. Tymczasem życzę Wam wszystkim błogosławionej niedzieli. Niech dobry Bóg prowadzi Was, błogosławi i dodaje siły do tego, aby starać się
zawsze być świadectwem Bożej Ewangelii. Amen.